No dalej, uparciuchy! Mam dosyć. Musicie się nauczyć dobrych manier. Tato Morsie, nie wolno ci tak robić. Pierwsza maniera to... Palasz te krakersa. Nie mów nic, kiedy mówi już ktoś inny. Druga maniera to... Ej! Robak! Nie ma uciekania z lekcji o manierach. Teraz trzecia maniera. Nigdy nie strasz swoich sąsiadów. To jest bardzo ważna maniera. Hej, gdzie się podział tato Mors? Nie! Czwarta maniera. Dywanik to nie jest toaleta. Co za gościu? Beznadzieja. Chyba z powrotem przemienię was w psy. Tylko gdzie jest mój szparak? Polach te krakersa. Nie! Dzień dobry! Czekaj! Nie przygotowaliśmy pieniędzy! Nie są potrzebne! Jak masz coś kupić, jak nie masz żadnych pieniędzy? Ano tak, masz rację. To może okrągłe kwiatki będą pieniędzmi, a te wygięte to przysmaki. Okej, doki. Trzymaj kwiatki, kołnierzyk! To są twoje dolarusie! Okej, to do dzieła! Dzień, dzień! Dzień dobry! Czekaj! Zapytasz mnie też o tort dla swojego kotka, ale ja ci wtedy powiem, że już nam się skończyło, a tobie będzie smutno. Tort dla kotka? Blu, a czy możemy powiedzieć, że mamy jeszcze jeden tort dla kotka? No dobra, my mamy jeszcze jeden tort dla kotka, ale tobie będzie smutno, bo ty byś chciał inny. Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Zaczynajmy już. Dzień, dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Poszukuję takiego. Mnie to się wydaje, że kotki nie umieją mówić. Serio? Serio. Kotki na stówę nie gadają. Jak będziesz czegoś chciała, to musisz robić tak. Miau, 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 miau. Duży masz tu ruch? Nie, jeszcze nie. To knajpka z rybą i frytkami, ale skończyła mi się ryba, więc będą tylko frytki. No dobrze, życzę powodzenia. Och, calutką noc nie spałam. Oj! Oj, sorki, Koko. Jeju, nie za dużo was w tym namiocie, dzieciaczki. No więc właśnie, chyba będę musiała się przeprowadzić. A czy już wiecie, że otworzyli nową knajpkę z rybą i frytkami zaraz obok? Słyszałeś to, Roderyku? Musimy tam podskoczyć. Niezła konstrukcja. Buduję sobie domek. Będzie miał pokoik na dole i jeszcze jeden na górze. Fantastycznie! Słyszałam, że Inka szuka mieszkania dla siebie. A teriery zbudowały kolejny fort. Jesteśmy Rzymianami! O, widzę. No to strzeżcie naszego królestwa. Tak jest, pani Matyldo. Cudownie. Potrzebuje pani obstawy? Teraz nie, dziękuję. Ciągle powtarzała i powtarzała. Marcheweczki dla pani. Są niczego sobie. Ale najbardziej to mi się marzy słodki szczeniaczek. Z takimi zachciankami to do gwiazdki. Okej. Okay. Och, błyszcząca gwiazdko! Proszę, czy mogę szczeniaczka? Nazajutrz, gdy otworzyła oczy, ujrzała... Och, cuda się zdarzają! Mam własnego szczeniaczka! Dam ci na imię Gryśka. Haha, Gryśka. Czemu wszyscy mają na sobie fioletowe gadki? Stodołka i Gryśka były odtąd nierozłączne. Kilo marcheweczek z klepikarzu, Gryśka je uwielbia. Oczywiście, jaki słodki szczeniak. Au! Miły i łagodny. Au! Stodołka nareszcie była szczęśliwa. Ale pewnego dnia zauważyła, że Gryśka cierpi na bardzo dziwną przypadłość. O nie! Gryśka jest chora! Hop! Hop! Masz rację, siostrzyczko. Tutaj jest bardzo mięciutko. Jakbyśmy podskakiwały na jakimś wielkim placku. Co się dzieje? Jak mamy pokonać tę wielką ścianę? Za wysoko, żeby się wspiąć. I jak my dotrzemy do niezwykle cieplutkich i mięciutkich łóżeczek? Moje drogie, wiem, że gdzieś tu jest sekretny przycisk. Poszukajmy go. Ano tak, wystarczy go połaskotać, a wielka ściana zaraz nam ustąpi. Ui, ale fajnie! Ty spróbuj tam. Aha.
Znalazłam przycisk! Tak, to właśnie tu! Nareszcie! Biegniemy! Czemu nie wydajesz płetwalowych dźwięków? Właśnie! O, bo płetwal postanowił sobie trochę odpocząć. Proszę, nie przestawaj! To zabawne! Mamo, czemu tata już nie wydaje tych dźwięków? Czy to możliwe, że majestatyczny płetwal błękitny wstydzi się wydawać zabawne dźwięki przed innym tatusiem płetwalem? Przecież to nie ma sensu. Pewnie, że to nie ma żadnego sensu. No już dobra, dobra. Cóż, na pewno płetwal wykaże się odwagą, gdy będzie gotowy. Tymczasem piratki nadal były uwięzione w brzuchu płetwala, powoli tracąc nadzieję na ratunek. Już po nas! O, chwila, moment. Wiem, jak możecie wydostać się z jego brzuszka. Ojej, ale piratki nie słyszały strażniczki latarni. Tkwiły w brzuchu głośnego, zazwyczaj płetwala błękitnego. To tutaj! Oto farma, na której dorastałam! Znajdziemy tu mnóstwo jedzonka dla dzieci dobrej królowej. O raju, co za pustki! Tu było pełno drzewek owocowych. Co się stało? Bezwzględna królowa kazała je wyciąć w pień, droga księżniczko. Babciu Wróżko, to ty! Tak, to ja. Czemu ta bezwzględna królowa kazała wyciąć wszystko w pień? Nie wiem, może lubi pięki. Ktoś ją musi powstrzymać, albo zabraknie jedzonka. No to może ty. Ja? Mnie brakuje odwagi. Nie brakuje. Płynie w tobie bohaterska krew, moja mała. Trzymaj, to amulet. Jest magiczne. Pomoże ci pokonać bezwzględną królową. Przepraszam, za bardzo się boję. Muszę natychmiast wracać do zamku. Miodokoniu, gdzie ty jesteś? Jestem bezwzględną królową i zaczaruję cię na wieki. Wow! O, bracie, tu jest mnóstwo ludzi. Fajne masz wrotki, Bandzi. Tu chodzi o nas wszystkich. Musisz złamać zaklęcie wróżek. No dobrze, zacznę od tego. Cześć, zastygła Bingo. Jeśli cię dzisiaj zraniłem, to bardzo przepraszam, mała. To musi być okropne, kiedy tata tak robi. Ale musisz pamiętać, że cię kocham. I zrobiłbym dla ciebie wszystko. Dobra, to do dzieła! Tak! Tańcz! Do tego chciałyście wróżki? Oho, mamy rękę! A może źle się bawicie? Bingo!